Nie milkną policyjne echa sylwestrowej nocy. W Jastrzębiu-Zdroju podczas plenerowej zabawy na placu przy kinie Centrum pewien mężczyzna poczuł niepohamowaną chęć rozładowania nadmiaru zgromadzonej w 2016 roku energii i wszczął awanturę, która zakończyła się dla niego wizytą w celi tamtejszej komendy policji. Sylwestrową noc organizowana była impreza na terenie naszego miasta. Podczas jej trwania do bramki wejściowej podszedł 17-latek, który chciał wejść na imprezę, jednak w związku z tym, że był już mocno pijany, ochrona mu odmówiła. 17-latek siłą próbował wedrzeć się na teren imprezy, naruszając przy tym nietykalność cielesną dwóch ochroniarzy. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Okazało się, że miał w organizmie 2,5 promila. W związku z tym, że incydent ten był o charakterze chuligańskim, sprawa odbyła się w trybie przyspieszonym i już wczoraj zapadł wyrok w jego sprawie. Decyzją sądu 17-latek musi zapłacić wysoką grzywnę, dokładnie 1200 zł. Sprawa również zostanie skierowana do sądu rodzinnego w związku z tym, że jako osoba nieletnia 17-latek znajdował się pod wpływem alkoholu.